sprzętem technicznym mam kłopoty, bo się uczę tego wszystkiego. W związku z dzisiejszym tematem, a będziemy mówili dzisiaj o raku, chciałem wgrać z telefonu parę zdjęć a propos pewnej broszury, którą dostałem ze szpitala w Lublinie. O tym może troszeczkę później, w kontekście innej broszury ze szpitala tutaj w Warszawie i tego, co się zaczyna dziać w środowisku lekarskim, jeżeli chodzi o podejście do raka jako takiego i do leczenia raka. Na początek zacznę może od tej książeczki, którą kiedyś już Państwu pokazywałem i od pewnego, tak sobie wymyśliłem, że będę za każdym razem Państwu podawał przynajmniej jedną jakąś mądrą sentencję z tejże książki. Pozostań żywy, nie jedz martwego pokarmu. Czy zastanawiałeś się kiedyś, z czego jest zrobiony ten tak zwany zdrowy chlebek, albo ile kilometrów przemierzyła ta główka sałaty? Nie ma niczego lepszego, co zapewniałoby Ci zdrowie i dobre samopoczucie, niż świeży, nieprzetworzony, ekologicznie wyhodowany pokarm. Produkty roślinne i mięso powinny być jak najświeższe, aby w czasie transportu straciły jak najmniej swoich wartości odżywczych. Wiele produktów w supermarketach było przygotowywanych całe tygodnie przed tym, zanim pojawiły się na półkach. Są one konserwowane azotem albo innymi środkami chemicznymi, które powodują, że długo wyglądają jak świeże. Co więcej, produkty opryskiwane pestycydami i nawożone sztucznie mają dużo niższe wartości odżywcze niż te wyprodukowane metodami tradycyjnymi. Jest to, o czym mówimy, i odnosząc się do poprzedniego programu o alergiach, alergie, uczulenia wszelkiego rodzaju, to jest taki delikatny krzyk ze strony organizmu, może nie tyle krzyk, co sygnał, że jest coś nie tak, że jesteśmy utoksycznieni. Takim krzykiem rozpaczy jest właśnie rak. Tutaj dzisiaj też poruszymy parę takich mitów a propos raka. Raka ma każdy. Raka ma każdy i pytanie tylko, jaki prowadzimy styl życia, w jakich uwarunkowaniach i co robimy, żeby nasz organizm się oczyszczał, tudzież nie. Wracam do książki, którą już Państwu pokazywałem w jednym z programów, Zwycięstwo nad rakiem, i troszeczkę odniosę się do pewnych informacji na temat raka. Może w tym kontekście jeszcze na początku, no praktycznie rzecz biorąc, w naszym życiu każdy z nas już pewnie zetknął się z rakiem, czy to wśród znajomych, tudzież rodziny lub najbliższych. Moje doświadczenia z tą niezbyt miłą chorobą zaczynają się od początku lat 90., kiedy miałem w pracy magazyniera, człowieka, którego syn, 11-letni syn, chorował na białaczkę. Ten pan w rodzinie, bo to jego siostra była, miał lekarza onkologa. Chłopiec parę lat wcześniej, mając 7 lat, przechodził pierwszy raz białaczkę i wtedy, no, mówiono, że go wyleczono. Nastąpił nawrót choroby po 4 latach i powiem tak, ja wtedy starałem się pomóc jak tylko umiałem ojcu. Jeździliśmy w różne dziwne miejsca. Chciałem dzisiaj Państwu pierwszy raz urozmaicić program o wywiad z człowiekiem, którego wtedy poznałem. Obecnie jest to mój przyjaciel, bioenergoterapeuta, który leczy ziołami. On chłopca wyprowadzał tymi ziołami, ale z tamtego czasu pamiętam jedną taką ze swojego odczucia historię, to znaczy moją bezradność. Praktycznie rzecz biorąc, poza tym, że jeździliśmy z chłopcem, przyglądałem się temu wszystkiemu. Człowiek czasami tak stoi, chciałby pomóc, a nawet nie wie jak. W każdym bądź razie pamiętam słowa Edwarda, który wtedy mówił, że
Ja nie mogę leczyć, ja mogę pomóc, ja mogę wspomóc, ale proszę być cały czas pod kontrolą lekarzy. Mówił również, że dziecko jest w takim stanie, że jest szansa na to, by mu pomóc. Myślę, że bardzo często popełniamy błąd, gdy nie współpracujemy, gdy nie informujemy lekarzy o tym, że równolegle prowadzimy jakieś inne kuracje, powiedziałbym. No, trudno nazwać kuracją zasilanie i wzmacnianie organizmu. Dzisiaj też będziemy o tym mówili, że tak naprawdę rak to jest totalne osłabienie systemu immunologicznego. Lekarze uważali wtedy, zresztą ja już nie raz się spotkałem z takimi sytuacjami, gdzie lekarz przy kuracji tej konwencjonalnej, nie będę używał słowa klasycznej, już mówiłem Państwu, nie lubię tego słowa, bo ono jest troszeczkę źle utożsamiane. Uważam, że klasyczne leczenie to klasyczne, to leczenie metodami naturalnymi, ziołolecznictwo. Zresztą samo odżywianie jest lekarstwem samym w sobie, z tym, że my tego tak nie odbieramy. O odżywianiu również będziemy mówili, bo tak naprawdę jest to podstawa wszystkiego, co się dzieje w naszym życiu. I teraz spotkałem się z takimi sytuacjami, gdzie lekarze no, wręcz zabraniali pacjentowi choremu na raka przy kuracji stosowanej, oczywiście chemioterapii, używania chociażby witaminy C, gdzie wiadomo, że witamina C jest antyoksydantem i witamina C jako taka niszczy wolne rodniki, mogące przyczynić się do zwiększonej ilości komórek rakowych, do witamina C niszczy kancerogeny. Także tutaj parę słów a propos tej książki, zajrzyjmy trochę, co w niej jest napisane. Tu jest taki bardzo obrazowy rysunek pokazujący, gdzie dzisiaj stosujemy toksyczne chemikalia i czynniki radioaktywne w walce z rakiem, które wręcz go nie niszczą, a nawet bym powiedział, przyspieszają pewne procesy zachodzące przy raku. Doktor Rad jest zwolennikiem naturalnej regulacji, czyli hamowania wzrostu guzów nowotworowych, z tym, że od razu takie małe wyjaśnienie. Rak to nie tylko guzy nowotworowe. Rak zaczyna się na poziomie komórkowym. O tym mówi między innymi również Rad, ale tak naprawdę to jest, odnoszę się do tego, o czym Państwu mówiłem. Organizm człowieka to kilka trylionów komórek, kilka trylionów pokoi. To jest niesamowity mechanizm, niesamowita maszyna, gdzie tak naprawdę równowaga na poziomie tych wszystkich pokoi, żeby ją zachować, to jest pewien proces. I pod warunkiem, że sobie nie przeszkadzamy, wszystko zaczyna się fajnie dziać. I teraz może taka mała dygresja, bo cały czas mi to po głowie chodzi. Zacząłem mówić o tym chłopcu, który w konsekwencji, gdy lekarze zobaczyli efekty, on był tak słaby, że no, potrafił całe dnie leżeć w łóżku. Oczywiście po chemioterapii wypadły mu włosy, ale kiedy został zasilony ziołami, to nie były smaczne zioła. My się tak nauczyliśmy często przyjmować pokarmy, które są smaczne i karmimy swoje podniebienie. W każdym bądź razie chłopiec nabrał siły, potrafił jeździć nawet na rowerku. I to jest to, co ja nazywam za doktorem Gersonem kryzysem ozdrowieńczym, czyli takim przesileniem. To znaczy, że organizm walczy, podjął walkę. Lekarze tą reakcję zinterpretowali, jakoby no, leczenie chemiczne przyniosło pożądany efekt. Dali wtedy chłopcu kolejny raz chemię i to w dawce podwójnej. Efekt tej kolejnej chemii był taki, że chłopcu w ciągu paru dni nie odwodniły, tylko odwapniły się kości. Stracił w ogóle moc, trzeba było go nosić na rękach. No, oczywiście lekarze w ramach tak zwanej pomocy, ja będę trochę odbijał w kierunku pewnej też informacji, broszury, o którą Państwu na końcu pokażę, włożyli go po prostu w gorset. Chłopiec w ciągu 2 tygodni od podania tej drugiej chemii zmarł. Później tak się złożyło, i to jest akurat efekt tego, o czym tutaj mówimy, czyli działanie chemią na komórki rakowe. Chemia nie działa wybiórczo i tutaj nie mamy co się czarować. Jeżeli chemia powoduje niszczenie naszych komórek, gdzie włosy wypadają, przecież to jest część naszego ciała, to nie czarujmy się, ona niszczy po drodze wszystko.
I teraz pytanie, no, można zadać, by było sobie zadać takie pytanie, kto jest mocniejszy, czy system immunologiczny organizmu, któremu podaje się chemię, czy komórki rakowe. Ale znowuż wspomniany przykład Maćka, już świętej pamięci, no to jeżeli 11-letni chłopiec, zdrowy chłopiec, tak, który no nie był w sumie narażony na jakieś tam ekstremalne warunki bytowe, nie daje rady, jego organizm nie wytrzymuje takiej kuracji chemicznej, no to czy to jest właściwa droga? No najwyższa pora sobie zadać to pytanie. Wielu lekarzy, tych, którzy patrzą na to wszystko, zaczyna już otwierać oczy i przebijać się w środowisku, pokazując, że no najwyższa pora pójść inną drogą. W każdym bądź razie w moim życiu później zdarzyło się tak, że parę lat później mój tata zachorował na raka płuc. Ja może w tym momencie pokażę Państwu tą broszurę, o której chciałem powiedzieć. To jest broszura, która leży na parapecie, akurat powiem dokładnie, w Instytucie Chorób Płuc i Gruźlicy w Warszawie na ulicy Płockiej. Akurat tak się złożyło, że mój tata po 11 latach, kiedy miał 4 operacje, 11 guzów, jakieś 2 miesiące, 3 miesiące temu zaczął pluć krwią. Miał wcześniej, 11 lat temu, pierwsza operacja polegała na usunięciu jednego płata płuca z guzem ponad 17 cm. Zostały również wyjęte węzły chłonne. Później jeszcze miał operację na śliniarki, bo miał również guzy na śliniarkach, także miał przerzuty. Po 3 miesiącach na zdjęciach również nieciekawe wyszły plamy. Ja wtedy no, nie miałem jeszcze takiej wiedzy, jaką na dzień dzisiejszy dysponuję, ale wiedziałem jedno, tylko to, co żyje, może odżywić zdrowy, żywy organizm. Dlatego to motto wcześniej. W każdym bądź razie ściągałem wtedy dla taty tradycyjne chińskie zioła, które podnoszą system immunologiczny. Efekty są no, cudowne, bo w momencie, kiedy tata, no, 11 lat upłynęło, tak, kiedy w tej broszurze dane statystyczne pokazują, iż to jest broszura, może do tego później wrócimy, sponsorowana zresztą w bardzo pięknym kredowym papierze, sponsorowana przez Roche. Do Roche też wrócimy. Do pewnych sformułowań w książce zawartej, w broszurze zawartej również, to jest akurat spis treści. Ja nie będę się rozwlekał, bo dzisiaj mam naprawdę dużo materiału, a chciałbym Państwu pokazać pewien taki obraz tej takiej obłudy, w której żyjemy, pewne mity, które krążą w społeczeństwie. Ja oprócz tego wtedy, jeżeli chodzi o tatę, trafiłem na taką książkę na wyprzedaży, nie wiem ile ona kosztowała, ale jakieś naprawdę niewielkie pieniądze, coś z złotówkę, 2 złote, o człowieku, który wyleczył się z raka. Był to Amerykanin, biznesmen, który dostał diagnozę rak wątroby, wyrok praktycznie rzecz biorąc powiedziano mu, że nie przeżyje 3 miesięcy. Ten człowiek sprzedał to, co miał, wyprowadził się w góry w Stanach i tam hodował buraka. Przeszedł w 100% na roślinne pożywienie, ale tego buraka ćwikłowego, i tutaj drodzy Państwo, taka mała dygresja, szukamy leków, ziół po całym świecie, a tak naprawdę pod własnym nosem mamy naprawdę cudowne leki. Burak ćwikłowy jest niesamowitym warzywem, ma w sobie no, kopalnia witamin, mikroelementów. I oczyszcza wątroby, oczyszcza krew, oczyszcza cały organizm. No, naprawdę ma tyle właściwości, że tak naprawdę powinien to być nasz produkt eksportowy, ale my tak zawsze jakoś tak szukamy gdzieś tam dalej, jakby to było jakieś nie wiadomo co. W każdym bądź razie człowiek ten, żywiąc się burakiem w każdej postaci, po 3 miesiącach przyjechał do szpitala. No i ku zdziwieniu wszystkich, konsternacja wielka, zwłaszcza lekarzy, no, rak zaczął się cofać. Napisał książkę, on jeździł z wykładami po całym świecie. Tylko mnie zawsze zastanawia, że coś takiego, że ludzie, którzy swoim życiem pokazują, dają przykład na to, jak można wyjść z tego rodzaju rzeczy, no jakoś nie są powszechnie pokazywani i powszechnie rozpoznawani.
Ostatnio w naszym życiu publicznym również pojawiło się kilka takich osób, które, jak to mówią popularnie, walczą z rakiem. Ja uważam, że tutaj nie polega tutaj cała filozofia na walce z rakiem, tylko na zrozumieniu pewnych procesów, bo im bardziej z czymś walczymy, tym więcej, bardziej to zasilamy. Stąd nawroty. I w tej broszurze tutaj są podane czynniki rakotwórcze, rozpoznanie raka, różne metody. Oczywiście co do tego nie ma dwóch zdań, wszystko jest w porządku. Diagnostyka u nas jest taka mała dygresja, że żeby rozpoznać przez aparaturę obecną komórki rakowe, nawet ostatnio rozmawiałem z panią na korytarzu odwiedzając ojca, która w momencie, kiedy jej guz miał niecałe pół centymetra, to lekarze stwierdzili, że ona jest zdrowa. A dosłownie parę miesięcy później, kiedy osiągnął wielkość ponad centymetra, no to stwierdzili, że jest chora. I tutaj kolejna rzecz, tak? Żeby, no taką mamy aparaturę, że ona nie wykrywa guza poniżej mniej więcej około średnicy centymetra. Oczywiście można robić kompleksowe badania, ale mało kto się tym, że tak powiem, przejmuje. Badania cały czas, ja mówię, jest to profilaktyka, ale profilaktyka bierna. Ona nie zmienia stanu funkcjonowania danego organizmu. Tutaj, żeby to zmienić, to trzeba zmienić pewien tryb postępowania, czyli odżywianie i funkcjonowanie. W każdym bądź razie okazuje się, że tak naprawdę, żeby ten rak urósł, żeby ten guz urósł do tej wielkości centymetra, około centymetra, trzeba 7 do 12 lat. Czyli tak naprawdę my chorujemy cały, znaczy chorujemy, no nie chorujemy. Rak jest pewnego rodzaju naturalnym procesem przemiany materii w naszym organizmie. Tylko zdrowy system immunologiczny dokonuje selekcji. I te zmutowane komórki po prostu wyrzuca. Ja nie zapomnę, jak mój tata kiedyś, jak zachorował, mówi, a wiesz, tam Darek, coś mi tam tyłem chodzi po moim organizmie, w moim organizmie gdzieś tam w środku. Otóż to nie jest tak. Ja tak bardzo spłycę, mówię, może cały proces powstawania komórki rakowej, ale w momencie, kiedy ten system immunologiczny, ta nasza wewnętrzna policja jest ślepa, to buduje nowe komórki z tego, co mu wpadnie, tak? Z byle czego. Ja to często mówię, byle co jesz, byle jak wyglądasz. I w momencie, kiedy buduję nowe komórki, one mają zmieniony DNA. Już teraz pomijam te wszystkie procesy, których mówi doktor Rat, o których mówi chociażby w swoich filmach, i tutaj odsyłam Państwa, doktor Aszkar. Ostatnio się układ jego strony zmienił, może ja tutaj pomału sobie mówiąc, poszukam tej jego strony i to jest pewien proces. To jest pewien proces i teraz pytanie, czy my w tym procesie będziemy. Proszę, to jest strona Ashkara. Dla tych, którzy jeszcze nie mam tak podzielnej uwagi, więc proszę mi wybaczyć, że tam na chwilę milknę. Tu na dole Państwo macie książkę doktora Ashkara, tak? Pokonać raka raz na zawsze. Te filmiki, które tutaj są, one są teraz pokazane w jednym układzie. One wcześniej były jedne pod drugimi. Naprawdę warto posłuchać, tym bardziej, że on bardzo fajnie opisuje procesy zachodzące w organizmie. Twierdzi, że rak ma swoją przyczynę fizyczną. Ja jestem daleki od takiego jednoznacznego stwierdzenia, że to jest li tylko przyczyna fizyczna. Skłonny jestem twierdzić, że to są pewne mechanizmy powiązane. Nasz organizm jest takim złożonym w cudzysłowie urządzeniem, że trudno jest tu jednoznacznie stwierdzać, że jest to proces nie tylko fizyczny. Jest to proces i fizyczny, i chemiczny, i biologiczny. Bardzo wiele czynników na to się składa, ale pewna istota tematu jest bardzo fajnie opisana tutaj przez Aszkara, także odsyłam Państwa do tej strony. Warto naprawdę sobie zbudować wyobrażenie, zwłaszcza osoby, które już chorują na raka. Metoda Aszkara, już o niej mówiłem, jest jedną z wielu różnych metod na oczyszczanie organizmu.
oczyszczanie głównie układu limfatycznego. Ja twierdzę, że limfa, która praktycznie rzecz biorąc krąży po całym organizmie, ona najpierw oczyszcza krew, ta czysta krew oczyszcza komórki i tak dalej, tak? I przechodząc przez limfę, limfa czysta powoduje to, że nasz organizm zaczyna lepiej funkcjonować, krążenie w tym organizmie jest lepsze i zupełnie inaczej to wtedy wygląda. Wracamy do broszury i tutaj się okazuje, że przy tego rodzaju raku, jakiego miał mój tata, czyli raku płuc, nawroty następują w ciągu 2 lat u około 50% osób, które na takiego raka chorowały. W ciągu 5 lat jest to 90 parę procent. Patrząc na te wyliczenia statystyczne, chociaż niektórzy mówią, że to jest największe oszustwo, to no, mój tata mieści się poza wszelkimi normami. 11 lat bez nawrotów, zresztą po tym krwiopluciu okazało się, że szukano przyczyny. Co jest przyczyną tego krwioplucia? Że ma polipa. Ma polipa. Oczywiście lekarze robili różne badania, pobierali próbki. Bo czego szukali? No szukali nowotworu. Tutaj było podejrzenie o nowotwór innego rodzaju, aniżeli ten pierwotnie. No i co się okazało? No liczne badania, bronchoskopie, łącznie z tak zwaną bronchoskopią twardą, no i no nie ma komórek rakowych. Ja twierdzę, że to jest zasługa wieloletniego przyjmowania ziół, różnych preparatów ziołowych przez mojego ojca. W końcu teraz się już tak na tyle przestraszył, że przestał palić, bo jakoś tak za pierwszym razem, no to też jest pewien ewenement, tak? Bo przez te 11 lat dalej sobie popalał, chociaż ma świadomość tego, że dostał przepustkę gdzieś tam od Pana Boga i no uważam, że bardzo fajnie wykorzystuje ten czas, bo rozwija się w pewnych tematach, na które kiedyś no, po prostu po macoszemu do których podchodził. Tutaj mamy, myślałem, że trochę większy będę miał ten układ. Objawy uboczne leczenia. Tutaj w większości każdy z nas widział już te objawy, jak one wyglądają. Ja tylko chcę odnieść się do kilku sformułowań, które nagminnie w tej broszurze są powtarzane. Ja nawet tutaj sobie podkreśliłem, może to nie jest dobrze widoczne, ale chociaż chemioterapia jest podawana w celu zniszczenia komórek nowotworowych, może również uszkodzić komórki prawidłowe. Bardzo często w tej broszurze pojawia się słowo może. Może. No sorry, jeżeli fakty są jednoznaczne, one niszczą również komórki, nasze zdrowe komórki, one niszczą cały nasz organizm. Teraz łudzenie się, że tak naprawdę zniszczy jedno, a nie drugie, no jest pewnego rodzaju utopią. Idąc dalej, jeżeli chodzi o broszurę, tu kolejny raz. Zobaczcie Państwo, jaka jest proponowana pomoc. Pamiętaj, że istnieją możliwości pomocy, o których może poinformować Cię lekarz lub pielęgniarka, na przykład doboru i refundacji peruki na czas utraty włosów. No, przepraszam bardzo, jeżeli na tym ma polegać pomoc ze strony lekarzy, no to coś jest chyba nie tak. Ale pierwszy raz znalazłem w tej broszurze pewnego rodzaju rzecz, o której no, już powszechnie zaczyna się mówić. Odpowiednie odżywianie bez zubożenia diety pomaga organizmowi w walce z rakiem. No i tutaj należałoby się nad tym zatrzymać. Tutaj należałoby się nad tym zatrzymać. Dlaczego? Dlatego, że no, wielu lekarzy mówi, no nie wolno przyjmować witamin, bo witaminy odżywiają raka. No to taki stereotyp, który funkcjonuje. No ale jeżeli w tym momencie lekarz zabrania przyjmowania witamin, to równie dobrze powinien zabronić odżywiania się, prawda? No przecież w tym pokarmie te witaminy w jakichś tam ilościach również są. Ale jeżeli odżywiamy raka, to odżywiamy cały organizm. Czyli jest to pewnego rodzaju układ naczyń połączonych. Rak jest no pewną częścią człowieka, który na tego raka choruje. No jeżeli się pojawił, to z jakichś powodów. I teraz by trzeba było doszukać się tychże powodów.
Tutaj są kolejne odnośniki. Znaczy tutaj mamy pokazane kolejne jakieś problemy przy przyjmowaniu chemioterapii, wymioty, nudności. Zobaczcie Państwo, mówi się już o takich rzeczach, jak obecnie dostępne są nowe, skuteczne leki umożliwiające zapobieganie, leczenie nudności, wymiotów, tak? Czyli leczymy najpierw raka, a później leczymy te skutki uboczne. Metody naturalne, które mogą przynieść ulgę w takich przypadkach, to imbir. Drodzy Państwo, mówi się o roślinie, tak? Ćwiczenia relaksacyjne i spokojna muzyka. Istnieją skuteczne leki przeciwbiegunkowe, które lekarz może zastosować. Kolejny raz słowo może. Ja odbijam się, cały czas będę mówił o tym może, bo ono bardzo często się pojawia i zostawia pewnego rodzaju taką jakby takie niedopowiedzenie. Ono może, nie jest jednoznacznie stwierdzone, że wyleczy, tylko może wyleczyć. Uszkodzenie wątroby, no powiem szczerze, ręce mi opadają, jeżeli w tym momencie mówimy o leczeniu, a przy okazji tego leczenia no, niszczymy, tak, wątrobę, niszczymy nerki, układ moczowy, zaburzenie życia płciowego, no cóż z tej jakości tego życia nam zostaje, jeżeli podejmujemy tego rodzaju leczenie, no. Przy całej, no, sporej dosyć broszurze tych wzmianek o leczeniu, ja oczywiście mówiąc o tym zwracam uwagę na to, co dla mnie jest najistotniejsze, ale przeczytawszy całą, ma się zupełnie odmienne wrażenie. W każdym bądź razie tutaj mamy stwierdzenie, twoje ciało to unikalne, podobne jak twoje uczucia i potrzeby emocjonalne oraz życie osobiste jest unikalne. Tak, każdy człowiek to jest cudowna planeta. Nie da się jednej porównać do drugiej, ale wobec tego, dlaczego tak wiele ludzi choruje na no, podobne choroby, tak? No bo rak, można powiedzieć, przy tych różnej różnorodności, no to jest pewien no, specyficzny sposób, dlaczego to się tak dzieje, że tyle ludzi choruje na raka. Ty możesz mieć po swojej stronie dodatkowe wartości, takie jak na przykład silny układ odpornościowy. Zobaczcie Państwo, mówi się o silnym układzie odpornościowym, a de facto wszystko się robi, żeby go niszczyć. Z jednej strony no, to jest takie łudzenie się, że zniszczymy raka szybciej, aniżeli układ odpornościowy. Historia dobrego odżywiania, silne wsparcie ze strony rodziny lub głęboką wiarę. Głęboka wiara, zobaczcie Państwo, to co jest no, dzisiaj już naukowo udowodnione, efekt placebo, bo ma również znaczenie przy chemioterapii, tak? Jeżeli jest wiara w wyleczenie, to tutaj skutki uboczne mogą być łagodniejsze. Kolejny raz, czwarty raz w tej broszurze znalazłem informację, staraj się zachować zrównoważoną dietę z dużym udziałem owoców, warzyw i produktów bogato resztkowych. Nie mówi się dokładnie o witaminach, ale mam nadzieję, będzie to coraz powszechne, bardziej powszechne. Tutaj w takich poradach dla chorych akceptuj każdą oferowaną pomoc. Każdą. Tylko teraz pytanie, co ten człowiek, który dostaje taką informację, będzie rozumiał pod pojęciem pomocy. To tyle a propos broszury. Chciałem Państwu pokazać drugą, ale mam ją w telefonie. Nie udało mi się zgrać. Nie udało mi się zgrać. Nie udało mi się zgrać tego, więc no, będę musiał Państwu tylko opowiedzieć o tej drugiej. W tej drugiej mówi się, praktycznie rzecz biorąc, 1/3 broszury mówi o naturalnych metodach, o odżywianiu, o witaminach, że to są pewne stereotypy i mity, które mówiły o tym, żeby nie jeść witamin. One są bardzo potrzebne, ja do tego wrócę. Drodzy Państwo, teraz a propos chemii, tak? Przerażająca toksyczność chemioterapii. Przychodziła do mnie swego czasu moja bardzo dobra znajoma, która no, zachorowała na raka. Oczywiście nie powiedziała mi o tym dopiero wtedy, kiedy potrzebowała pomocy z zupełnie innej płaszczyzny. I właśnie była rozmowa na temat chemioterapii. Kiedy dostawała drugi raz chemioterapię,
Mówi, nie, ja dostałam teraz lżejszą chemię. Pani w zastrzykach specjalnie miała wolfram włożony, żeby nie poparzyć naczyń krwionośnych wokół miejsca, gdzie jest duże stężenie wstrzykiwanego środka chemicznego. Pani doktor zakładała, tam jest bardzo, ja tak, sorry, tak ironizuję troszeczkę, ale ostrożność posunięta, bo pani zakładała rękawiczki. Ja czasami tak się zastanawiam, czy ludzie słyszą to, co mówią? No, jeżeli lekarz zakłada rękawiczki, żeby nie poparzyć sobie tą chemią dłoni, a wstrzykuje to do środka, do organizmu, tu macie Państwo przykład, tak? Jak to może wyglądać, co się dzieje w organizmie. Organizm ma dodatkowe obciążenie pozbyć się jeszcze tej chemii. Tutaj mamy właśnie przykład chemioterapia, radioterapia, jak one niszczą komórki. Komórki nie tylko rakowe, ale i pacjenta. Tu jest akurat pokazany przedział 30 lat i ilość osób chorujących na raka, tendencje rosną. Jest to wręcz zastraszające, ile ludzi dzisiaj choruje na raka. I to nie tylko u nas, jest to tak naprawdę na całym świecie. Tu jest akurat niezbyt ostra strona, pokazująca, że skala to jest tak, jakby wymierały całe miasta. Tylko nikt na to sobie jakoś tam nie zdaje do końca sprawy. Kolejny przykład, gdzie ilość chorób raka wzrasta z roku na rok. Coraz więcej ludzi choruje na raka. Ta tendencja jest coraz bardziej powszechna. Tu jest drugi tom tejże książki, o której mówimy. Książka, która drugi tom opisuje. Tutaj jeszcze dla przykładu mamy opisany proces powstawania komórek rakowych, gdzie gdzie komórki rakowe gromadzą się w jednym miejscu, tworząc guzy, one produkują enzym rozcinający połączenia kolagenowe między komórkami. Bo tak naprawdę, drodzy Państwo, na raka się nie umiera, umiera się na metastazę. Wtedy, kiedy komórki rakowe rozsiewają się po całym organizmie. Tutaj dla przykładu pokazana jest wątroba, tak? Komórki rakowe, komórki zdrowe, zmiana programu kodu genetycznego w jądrze komórki i no jak każdy żywy organizm, komórki rakowe też się namnażają, produkują własny enzym. Kolejny przykład na przykładzie zdrowego organizmu i choroby w przypadku raka. I tutaj jest bardzo fajny wykres pokazujący no, to zachwianie tej równowagi w naszym organizmie. Jeżeli ten nasz system immunologiczny jest na tyle odpornościowy, silny, że on sobie radzi, no to jest wszystko ok. Wtedy, kiedy ilość kancerogenów, wolnych rodników przekracza pewne zdolności samooczyszczania się albo radzenia sobie z tymi czynnikami obciążającymi organizm, no to zaczyna się proces, który nazywamy chorobą. Tutaj odniesienie do witamin. Tutaj doktor Rad prowadzi badania. No oczywiście, jak każdy lekarz stara się wykazać, która to właśnie substancja w danej roślinie tak bardzo mocno pomaga przy walce z rakiem. I proszę bardzo, tu jest witamina C. Witamina C jako antyoksydant, aminokwasy, polifenole, minerały. No i teraz odniosę się też do paru takich maili, które dostałem po poprzednim programie, a propos uzupełniania diety o pewne mikroelementy czy minerały, witaminy, których nie mamy w pokarmie. Drodzy Państwo, no ja dobitnie cały czas zaznaczam, że jestem gorącym zwolennikiem tego, co jest w roślinie. Dlaczego? Dlatego, że w tej roślinie ma to odpowiednią postać, czytaj postać komórkową, jest w odpowiednich proporcjach i w odpowiedniej ilości. Ta synergia powoduje, że jest odpowiednia przyswajalność tychże minerałów, witamin. Teraz sztucznie podawane ilości, na przykład witaminy C, gdzie kwas askorbinowy tak naprawdę ma siedmioizotopową postać, my podajemy ją chemicznie w postaci jednoizotopowej, więc tutaj ta przyswajalność nie jest taka jak w naturalnych roślinach. I teraz w momencie, kiedy brakuje nam tego, no to co, to mamy 28 różnych preparatów przyjmować, bo jak nam brakuje chromu, no to bierze, a chrom
wypłukuje magnes, jak to niektórzy mówią. To też nie jest tak, że wypłukuje. On po prostu, żeby się przyswoić, potrzebuje odpowiedniego towarzystwa. Potrzebuje tego magnezu. I teraz co? I teraz za chwilę znowu kolejny preparat z magnezem. Też chemiczny. Nie wiem, czy już wspominałem, ale nikt nie zrobił na świecie i nie robi do tej pory badań przy podawaniu różnych trzech, czterech związków chemicznych, jakie mogą nastąpić reakcje w organizmie. Stąd tak trudno jest wychwycić, co przynosi ten porządny, zbawienny skutek, pożądany skutek dla osoby chorej. Tutaj mamy pokazane właśnie na przykładzie takich kolumn, że potrzebne jest to towarzystwo, tak? Podawanie tylko jednej substancji. Zresztą myślę, że my w tej fazie jesteśmy też jeszcze w powijakach, naprawdę trochę wody w Wiśle upłynie, nim odkryjemy te ilości i proporcje, które są w roślinach, bo to czasami wystarczy śladowa ilość. Mi teraz przypomniał się taki film, w którym grał, ach, nazwiska teraz sobie nie przypomnę, lekarza gdzieś w Amazonii, lekarstwo chciał wyprodukować i chodziło o pewną roślinę, który rósł jako pasożyt na drzewach bardzo wysoko i ten lek pożądany udało się wyhodować, oczywiście wyprodukować, starano się zachować ekstremalnie czyste warunki, ale ten lek wtedy nie powstawał. Dopiero wtedy, kiedy stwierdzono, że podczas ekstrakcji leku z tejże rośliny mrówki, które po tych drzewach chodziły, były w tym, one dodawały specyficznego składnika, dzięki któremu lek był skuteczny. Tak naprawdę powinniśmy to porównać sobie do natury. My nie jesteśmy w stanie na dzień dzisiejszy, przy obecnej nawet wiedzy, którą się tak szczycimy, powtórzyć tego, co już jest w naturze. My tylko w sposób nieudolny ją naśladujemy. Tutaj jest nie ostry wykres, ale ten wykres pokazuje, jak mikroelementy hamują rozwój raka u osób stosowanych. Tutaj mamy rysunek, w którym następuje naturalna śmierć komórek rakowych. Nasz organizm w sposób naturalny po prostu się oczyszcza z tego, co nie odpowiada jego pierwotnemu wzorcowi, a który jest zakodowany w naszym DNA, pod warunkiem, że nie tylko mu nie przeszkadzamy, ale pomagamy. Drugi tom pokazuje przyczyny dużo głębsze niż te, które nam się wydaje. Ja tylko tak zdawkowo proponuję, żebyście się Państwo zastanowili. Tutaj człowiek, który kierował swego czasu koncernem chemicznym. I takie pytanie, wyobraźcie sobie, że szef największej firmy farmaceutycznej świata, lider przemysłu, który przedstawia się jako służący ludzkości, został skazany za zbrodnie przeciwko ludzkości. Odnoszę się teraz do broszury sfinansowanej przez Roche, gdzie pisze w co czwartym zdaniu, że metody proponowane mogą pomóc, a pomoc polega między innymi na, nie będę cytował, dopowiedzcie sobie Państwo sami. Nie wiem, czy Państwo poznajecie tutaj na tej stronie, to jest August Kowalczyk, znany polski aktor, człowiek, który przeżył okropieństwa związane z pobytem w obozie koncentracyjnym, ale mało kto wie o tym, że nieopodal naszego obozu, może nie tyle naszego, bo ktoś mnie posądzi o to, że to nasz w Polsce zlokalizowanego obozu koncentracyjnego, wybudowanego przez Niemców. Przeskoczyłem daleko. Auschwitz, był wybudowany największy zakład chemiczny, IG Auschwitz, największy koncern chemiczny, to tutaj produkowano różnego rodzaju środki chemiczne, które były testowane na więźniach w obozach i to nie tylko na osobach starszych, ale na dzieciach, na kobietach w ciąży i mówi się o tym, że to jest okropieństwo, potępiamy to jako zbrodnie przeciwko ludzkości, ale tak naprawdę to, co dzisiaj się robi poprzez podawanie ludziom środków chemicznych, niczym się nie różni od metod stosowanych w obozach koncentracyjnych, poza tym, że robi się to w białych rękawiczkach i w majestacie prawa. Swego czasu, mała dygresja, rozmawiałem z lekarzem sportowym tutaj w Warszawie, starszy pan, grubo chyba powyżej 70 lat, prowadzący jeszcze, pracujący, to jest taka mała dygresja a propos tego, ludzie nie chcą pracować aż do śmierci, ale kiedy się nauczymy chodzić w tym kieracie niewolnictwa, to w momencie, kiedy ktoś mówi, dobra, idziesz na emeryturę,
to jesteśmy tak przyzwyczajeni do tego, żeby coś robić, że no nie wyobrażamy sobie funkcjonowania codziennego bez pójścia do tej pracy. No, taka mała dygresja. I no, okazało się, że ten pan to był swego czasu wojskowy lekarz, jeszcze chodzący w, że tak powiem, w otoczeniu generała Jaruzelskiego, i mówię mu o tym, co wyczytałem u doktora Rata, a on mówi: panie kochany, przecież my lekarze dobrze o tym wiemy. Ja mówię: wie pan, to zorganizuję jakieś spotkanie z dziennikarzami i pan to publicznie powie, żeby ludzie wiedzieli. A on powiedział, że nie powie. I powiem szczerze tak, no dziwię się. Ludzie, którzy całe życie no, pracują w tego rodzaju układzie, kiedy już zdają sobie sprawę z tego, na czym ten system polega, nie mają odwagi wyjść i publicznie powiedzieć, że z czymś się nie zgadzają, albo po prostu akceptują to, teraz akceptują i z jakiego powodu. To już musi każdy sobie odpowiedzieć sam. W każdym bądź razie, teraz jak byłem u taty, okazało się, że na sali leżał, no może zbieg okoliczności, nie wiem, chociaż nie wierzę w przypadki, leżał pan, też lekarz, po raku, po operacji wycięcia jednego płata, oczywiście palący lekarz, i tak sobie rozmawialiśmy również na ten temat. Potwierdził te informacje. Dzisiaj już nie zdążę, ale pozwolił, żebym, bo nagrałem tę rozmowę z nim na telefon, z tym, że nie byłem w stanie technicznie sobie z tym poradzić na dzień dzisiejszy. Myślę, że któregoś razu Państwu puszczę tę rozmowę jako wywiad z człowiekiem, który właśnie, no ten akurat miał odwagę, wyraził zgodę na to, ażeby publicznie pokazać to, no, o czym mówi lekarz, i myślę, że to jest taki dobry sygnał na przyszłość. Kolejna książeczka, choroby nowotworowe, terapie biologiczne wspomagające leczenie. Ja teraz tak pokrótce może przelecę przez te wszystkie informacje. Zobaczcie Państwo, po raz kolejny mówi się o układzie odpornościowym, tak? Tutaj będzie też, ja niektóre rzeczy tylko tak wyrywkowo będę pokazywał, pokazane metody radzenia sobie z oczyszczaniem organizmu, wzmacniania tego systemu immunologicznego. Tutaj będą preparaty z jemioły. Jemioła jako roślina, która wspomaga no może nie tyle walkę, no ale zobaczcie Państwo, jak funkcjonuje w powszechnym myśleniu pewne rzeczy. Ja też łapię się na tym, mówię tak, że walka, jaka walka, tu nie ma z czym walczyć tak naprawdę, tylko podjąć pewne skoordynowane działania. Wolne rodniki, przeciwutleniacze, zdrowe odżywianie, to będą tematy, które się praktycznie rzecz biorąc na każdym kroku pojawiają. Akurat w tej książce było też opisane łagodzenie skutków ubocznych terapii konwencjonalnej. Oczywiście zgadzam się, że z punktu widzenia pacjenta nie ma znaczenia, co mu pomogło, ważne, żeby pomogło, ale ja tutaj powiem tak, tak jak doktor Rad, jestem zdecydowanym przeciwnikiem chemioterapii, radioterapii. Dowiedzione naukowo jest, że naświetlania również powoduje zbyt, jak ktoś nawet nie ma raka, a zbyt często poddaje się naświetlaniom, może tego raka u siebie, że tak powiem, rozwój tego raka przyspieszyć. Preparaty z jemioły, biologia jemioły pospolitej, także tutaj na bazie jemioły są stosowane różne preparaty, składniki lecznicze jemioły, odniesienie do układu odpornościowego, to on właśnie tutaj, tak jak już mówiliśmy, odpowiada za odporność i niepodatność organizmu na różnego rodzaju choroby. To jest ta nasza wewnętrzna obrona. O, tu mi nieostre wyszło zdjęcie, nazistowskie korzenie brukselskie Unii Europejskiej. Ja tylko pokazuję tą książkę, ona jest wcześniejsza, jeżeli chodzi o książkę w stosunku do doktora Rata o raku, ale tu jest pokazane strefy wpływów kartelu naftowo-farmaceutycznego, opatentowane chemikalia, petrochemikalia i farmaceutyki, i one są nam sprzedawane jako jedyna metoda, która
No właśnie, może zlikwidować, ale czy likwiduje, no to już każdy z Państwa musi sobie w swoim wewnętrznym rozsądku sam odpowiedzieć. Tutaj a propos pokazane jest skład IG Farben. IG Farben, ja już mówiłem kiedyś o tym, sfinansowało pierwszą i drugą wojnę światową. W skład tego koncernu wchodził Bayer, BASF i Hohe. Te dwie firmy do tej pory funkcjonują, dobrze się mają. Hohe przekształciło się, no właśnie, w Rocher. Rocher, które działa na dzień dzisiejszy na terenie Francji. Człowiek, który był pomysłodawcą, no, funkcjonowania Europy pod jednym szyldem. I to nie ma znaczenia w tym momencie, czy to będzie szyld niemiecki, czy to będzie szyld, chyba Państwo poznajecie ten budynek. Nie będę mówił, który nam się sprzedaje jako jedyne możliwe i wspaniałe lekarstwo na problemy dzisiejszego świata. Tutaj wizja Hallsteina dziś staje się rzeczywistością. Gniew po tym, jak Unia Europejska zgodziła się na genetycznie modyfikowane ziemniaki. Moja taka mała dygresja, genetycznie modyfikowane rośliny tak naprawdę w moim odczuciu to jest rak. Tak naprawdę każda komórka zmutowana to już nie jest ta komórka właściwa, naturalna. To jest rak. O tym mówi między innymi pan profesor Więckowski, genetycznie modyfikowane organizmy. Jego spis treści z jego książki, tak? Rzekome zwiększenie plonów, poprawianie ich jakości, ocena ekonomiczna. Ja już mówiłem swego czasu o GMO, nie będę się rozwlekał. Znacie Państwo moje stanowisko w tej materii. Naprawdę warto się nad tym zastanowić. Jeżeli dochodzi do mutacji całych organizmów, to nie może być zdrowe. A to wszystko jest właśnie nam fajnie sprzedawane w lekkostrawnej papce, nie tylko przez media, ale przez tak zwane prawo farmaceutyczne. Tutaj jest akurat, no, ciekawa publikacja obejmująca wszelkiego rodzaju akty prawne mówiące o tym, że to jest zgodne z prawem. Nam się często wydaje, że jak coś jest zgodne z prawem, to tak musi być. Ja twierdzę, drodzy Państwo, że nie, może jestem takim trochę wywrotowcem, ale no, jeżeli to nie służy ludziom, no to przepraszam bardzo, coś jest nie tak. Jestem gorącym zwolennikiem. Tutaj mam jeszcze jedną książkę, której akurat nie pokazuję w tym moim dzisiejszym wykładzie, o tak zwanym duchu praw, czyli prawo ma służyć człowiekowi, a nie odwrotnie. Bo tak naprawdę wszyscy się jedziemy na tym samym wózku. Odnośnie tego, o czym mówiłem, pomyłki w medycynie, błędne sądy, niepotwierdzone teorie. Tutaj macie Państwo zdjęcie, jak robiono ludziom trepanację czaszki w momencie, kiedy był jakiś ból, uciski. W niektórych przypadkach może, ale no, tak naprawdę okazuje się dzisiaj, medycyna błądziła kiedyś i to całkiem nie tak dawno i czyż nie może być do tej pory w naszej medycynie w powszechnym odczuciu przekonanie, że że stosujemy metody, które no nie służą ludziom? Ja powiem Państwu pewną historię, ona będzie w tym wywiadzie z lekarzem ze szpitala, ale trzeba o tym powiedzieć. Z racji tego, że swego czasu szkoliłem się z różnego rodzaju, byłem na różnych kursach pozyskiwania środków unijnych. Na te kursy, w momencie kiedyś wchodziły środki unijne do Polski, jeździli ludzie z różnych resortów. No, z racji z moich inklinacji prozdrowotnych, no to zawsze jak słyszałem, że ktoś jest z jakiegoś Ministerstwa Zdrowia, tudzież z NFZ-u, no to starałem się nawiązać jakiś kontakt. Raz rozmawiałem z bardzo ciekawym człowiekiem, który prosił mnie, żebym nie podawał jego danych, na temat właśnie tego, jak to funkcjonuje nasza służba zdrowia. Tak naprawdę to urzędnicy decydują o tym, co się dzieje. I każdy lekarz ma tak zwaną procedurę przy danej jednostce chorobowej. Ja chyba o tym trochę wspominałem dzisiaj zdawkowo. I co się okazuje? No, kiedy tak szedłem tokiem logicznego myślenia, no, kto te procedury układa, okazało się, że no, wcale nie lekarze. Jest powoływana komisja z urzędników ministerstwa i funduszu. I nie jest to powiedziane, że to muszą być lekarze. Bardzo często się zdarza, że to są ludzie, którzy są tylko urzędnikami.
Jak Państwo myślicie, jakimi kryteriami posługują się przy doborze odpowiednich leków czy metod leczenia przy danej jednostce chorobowej? Stąd później mamy takie cyrki, jakie mamy, tak? Bo z jednej strony bezpardonowo działające przez lobbystów koncerny farmaceutyczne no, lansują swoją politykę. Dzisiaj dochodzi do tego, że lekarz ma recepty z własnym kodem paskowym i po wyjściu z apteki, praktycznie rzecz biorąc, firma farmaceutyczna już wie, ile danego leku przepisał konkretny lekarz. To tak naprawdę nam chodziło. I to jest pod przykrywką tego, że no, może pomożemy. Kolejna z tej książki, akurat pewnego rodzaju powszechnie funkcjonujące takie trochę mity, tak? Po całkowitym usunięciu piersi rokowania są lepsze niż po usunięciu tylko części piersi zajętej przez nowotwór. No to, otóż, drodzy Państwo, no nie, rokowania w raku nie zależy od tego, ile tkanki zostanie usunięte podczas operacji, lecz od tego, czy brzegi usuniętej tkanki są wolne od komórek nowotworowych. tutaj mówi się o brzegach, ale tak naprawdę, no, praktycznie rzecz biorąc, to chodzi o cały organizm, a nie tylko o brzegi. Usunięcie węzłów chłonnych, to już o tym mówiłem, że wycięcie dużego guza i siedliska, że tak powiem, gdzie produkowane są enzymy rozcinające połączenia, oczywiście wydłuża, profilaktyka raka wydłuża czas przeżycia. Oczywiście, każda profilaktyka, każdy jeden rodzaj profilaktyki jest lepszy od żadnej profilaktyki. Ja już mówiłem któregoś razu, że a propos dyrektyw, dzisiaj też była książka, która o tym mówi, stosowanie profilaktyki zaoszczędza w przyszłości kwoty przynajmniej 20-krotnie wyższe, aniżeli koszt samej profilaktyki. Jest takie też sformułowanie, które mówi, że nawet najdroższa profilaktyka jest tańsza od najtańszego leczenia. Lepiej zapobiegać niż gasić pożar. Tutaj no nie zdążyłem uporządkować tych zdjęć. Już nie będę się odnosił, ponieważ krzyki macicy do każdej tej informacji, którą tutaj mamy, bo chciałem Państwu też pokazać metody, jak no to są takie ogólne sformułowania, sobie poradzić. Tutaj akurat pan Jóźwiak, pewnie boisz się raka, powtórzę tutaj za nim. Rak to nie wyrok. Często ludzie, kiedy słyszą, że rak, tutaj no, kwestia samopoczucia i stres, który w nas się pojawia, ma też ogromne znaczenie. Zresztą bardzo często stres, który jest taki, powiedziałbym, chroniczny, przewlekły, traumatyczny, może przyczynić się do, powiedziałbym, ludzie w takim stresie, to zwiększona grupa osób mogących zachorować na raka. Zmiana pewnego trybu postępowania, tutaj są też podane pewne czynniki potęgujące pojawianie się raka, tak, jak azbest, pleśnie, saletra. Zresztą a propos saletry, wielu rolników, bo niektórzy na przykład mówią, że no są ludzie, którzy jedzą mięso, no i proszę bardzo, na przykład kupują sobie swojską kiełbasę, no spotykam się z tym, że na wsiach no, sypie się saletrę do kiełbasy, tak, no niby swojska, ale jednak no, nie do końca, tak, jest robiona zgodnie z tymi zasadami. Co robić, gdy zachorujemy? Proszę bardzo, tutaj są podane różne zioła, jak nagietek, herbata z nagietka, tutaj są zestawy ziół, jakie powinno się akurat przez pana Kozłowskiego proponowane. Huba jest proponowana na nowotwór, brzoza również, tutaj są podane receptury. Nie śmiejmy się z witamin, no wszystko to, co podnosi odporność systemu immunologicznego, czyli wzmacnia nas, poszczególne witaminy opisane, jest bardzo, bardzo wskazane. Tu akurat z kalendarza z 2001 roku również mamy pokazane, opisane nowotwory i co na te nowotwory, różne preparaty.
preparat profesora Nowackiego. Znaczy powiem tak, no niezależnie od tego, jaką metodę, jakie rośliny Państwo wybierzecie, to jest właściwa droga. Tylko teraz pytanie, czy jest to forma skondensowana na tyle, żeby, mówiliśmy o chubie brzozowej, na tyle mocna, że te procesy będą szybko postępowały. To jest recepta profesora Ożarowskiego. Ja też pokażę Państwu akurat z książki Ożarowskiego, jego receptury już takie bardziej szczegółowe. Jadwiga Górnicka, pani doktor, no, miałem okazję poznać panią Jadwigę, która kompleksowo, jak już ustawia zioła, to ustawia zioła na wszystko, cokolwiek w organizmie jest i bardzo sympatyczna starsza pani sama sobie pomogła kiedyś po wypadku, lekarze, jej koledzy rozkładali ręce, ona sobie pomogła. Pał Darko, czyli sławny koci pazur. On jest podawany w różne firmy, mają te same zioła, tylko w różnej konfiguracji, w różnej postaci. Wątroba rekina. Drugi raz to zdjęcie. Nie to nacisnąłem. Wilka Kora, tak? Wilka Kora. Z tym, że teraz pytanie, jaka postać będzie tej Wilka Kory, sławna Wilka Kora. Bo znam sytuację pana, który chorując na raka kości, no bierze chemioterapię chyba trzecią czy czwartą z rzędu, w ogóle podziwiam, człowiek do tej pory funkcjonuje. No już nie będę mówił w jaki sposób, ale siostra przysyła mu ze Stanów Wilka Korę, suszoną korę, to jest liana południowoamerykańska. Indianie stosują tą roślinę od ukąszenia węża po najadowitszego zresztą w tamtym rejonie, po zwykłą grypę. Podnosi niesamowicie odporność systemu immunologicznego. Wyrzuca z organizmu wszystko to, co nie jest zgodne z DNA. Tylko teraz pytanie ilości podawanej, przyswajalności danego preparatu, bo to od tego zależało będzie szybkość pomocy organizmowi. Tutaj profesor Ożarowski wspomniany. Rak żołądka. Akurat w tej książce znalazłem tylko odnośniki do raka żołądka. I tutaj są kuracje ziołowe. Przez niego preferowane, polecane. Tą książkę już też Państwo znacie. Nieubłagany wyrok śmierci. Nie, nie jest to tak. Zresztą on o tym też mówi. Tak to jest interpretowane przez większość ludzi, ale rak, powtarzam to jeszcze raz, to nie jest wyrok. Rak. Z raka można się wyleczyć. Kwestia tego, czy będziemy robili to, no, zgodnie z pewnymi zasadami natury. Tutaj podstawa to oczyścić organizm i czy przyjmiemy metodę jedną czy kilka. Ja jestem zwolennikiem, w zależności od stadium raka, nawet kilku metod oczyszczania. Tutaj bardzo mocno polecam do dołączenia, oprócz odpowiedniej diety, odpowiedniego odżywiania, oprócz ziół, również metodę Ashkara. Jest to bardzo tania metoda. Bardzo często no, zarzucają ludziom stosującym naturalne metody, że oni bazują na tym, ażeby no, na nieszczęściu ludzkim zarabiać. No, jakoś tak dziwnie jest, ta obłuda tak funkcjonuje, że lekarze zarabiają i to całkiem nieźle i to jest okej, okay, ale jeżeli ktoś potrzebuje kupić zioła, to już znaczy, że on się tutaj nie wiadomo jak wzbogaci. Zresztą te wszystkie działania są bardzo rozproszone. Tutaj Państwu chcę pokazać książkę Kamil Durczok, wywiad z nim, jednego z dziennikarzy, między innymi o raku. No, wyszedł z tego, zobaczymy jak długo, nie wiem jakimi metodami on był leczony. Pytanie do niego o nawroty, jak to jest z nawrotami, czy
oznacza, że nowotwór otrzymał tylko dawkę usypiającą. To nie jest tak, że on dostaje dawkę usypiającą, bo nawet pozbycie się wszelkich komórek rakowych, niezmienianie trybu funkcjonowania powoduje to, że no, ten rak dalej funkcjonuje. Zresztą dalej w medycynie rak jest interpretowany jako guz. Nie widzi się tego raka często na poziomie komórkowym. Są różne rodzaje tego raka, są i gruczolaki, są postacie takie owsiankowe, ale cały czas to funkcjonuje w takim pojęciu, że no jak guz, to tylko to jest rak. No nie do końca. Naturalne sposoby leczenia. Tutaj chciałem zwrócić jedną uwagę, może o tym dzisiaj nie będę mówił, bo czas nam się kończy, już praktycznie rzecz biorąc powinienem skończyć. Tu jest jedna rzecz, tak? Nie wolno dawać wyroku śmierci na ludzi żywych. Bardzo często, jeżeli ktoś zachorował na raka, to otoczenie najbliższych zachowuje się tak, jakby, no przepraszam za wrażenie, ale rozmawiali już z żywym trupem. No to nie tak. Kiedyś Górski fajnie powiedział, dopóki piłka w grze, bramki są dwie, nigdy nie wiadomo. Tak samo tutaj, dopóki człowiek żyje, no nie ma takiego wyroku. Każdy w tym momencie podejmuje decyzję sam za siebie. Jeżeli to jest jego doświadczenie życiowe, ja będę się odnosił też do tego a propos pewnej i diagnostyki karmicznej, bo tej przyczyny raka są naprawdę bardzo złożone. Ja myślę, że wrócimy do tego tematu i na dzień dzisiejszy może byśmy dzisiaj zakończyli na tym etapie, a rozwiniemy temat raka. Jeszcze nie wiem, czy będzie program w święta, to będzie, no w sumie zależy od Państwa. Jeżeli Państwo będziecie chcieli, to w święta, bo możemy pociągnąć temat raka, chociaż to te święta to jest pewnego rodzaju, no też i przenośnia taka filozoficzna. Może rzeczywiście pociągnijmy drugą część tego wykładu, może nie tyle wykładu, tego opowiadania o raku na następne nasze spotkanie. Bardziej się skupię na pewnych metodach, może uda mi się też już i pozgrywać z telefonu pewne rzeczy i wtedy byśmy sobie o tym wszystkim powiedzieli. A na koniec Państwu tylko pokażę, dosyć dużo tego wszystkiego mam. O, to chciałem Państwu przeczytać na koniec, bo to jest jedna też z przyczyn, bardzo ważnych przyczyn raka. Pewnego rodzaju motto. Kto dusi w sobie złość, gromadzi to, co najgorsze, a w konsekwencji zapada w chorobę. Zło, które ci wyrządzają, nie powinno być warte twojego cierpienia. Jeżeli ktoś pragnie widzieć cię nieszczęśliwym, postępuj odwrotnie, żyj radośnie. Jeżeli ktoś chce ci zmącić spokój, trwaj w harmonii. Jeżeli ten, kto stał się twoim wrogiem, pracuje na twoje nieszczęście, żyj w pokoju. Największym bólem dla tych, którzy chcą wyrządzić komuś krzywdę, jest niezłomność ich przeciwnika. Bądź mądry i nie wyczerpuj swych sił nadaremnie. Ostatnio zadałem Państwu pytanie, czy kochacie siebie. Wrócimy do tego w kontekście tej ostatniej sentencji w następnym programie. Dziękuję za wysłuchanie. No i odpowiem Państwu na maile, bo mam zaległości pewne w mailach do osób, które do mnie pisały. Na pewno w ciągu najbliższych dwóch dni poodpowiadam. Zapraszam na następne programy. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia.